No, ale ogólnie była ogromna patologia tutaj, że aż tego, ja nie wiem, mam wrażenie, że Sławek, on śmiesznie, że daje tych prawidniaków, ale na przykład panel z Najmanem to jest już takie darcie po prostu mordy, nie? To się aż przykro ogląda. Takie krzyczenie, że umyj się, śmierdzisz, to jest takie nisko, nie? Bardzo nisko. Daj mi się, ale Najman, no i to wchodziło, no mamy tu ale coś dzieło. I wiecie, jak teraz patrzą na friki, Rzecznik Praw Obywatelskich to było? Chyba tak. No i jak zobaczyć na przykład taką konferencję, no to może być nieciekawie. Ja też nie rozumiem, że oni angażują tego Kaczora. Chłop ma problemy z używkami, że znowu podobno przyjechał pijany czy pod wpływem czegoś, a mimo wszystko go angażują. Jeżeli człowiek ma aż takie problemy, że nawet na konferencję czy tam na jakiś program nie potrafi przyjechać trzeźwy, no to oni powinni przede wszystkim mu pomóc, zapewnić jakiś ośrodek i dopiero wtedy, jak się wyleczy, angażować. No bo to jest takie, po co brać takiego człowieka, na przykład jak nie wiadomo, czy on nie będzie pijany w trakcie gali, nie? Już chyba tak było w Fejmie, nie? Że on był pijany i musieli coś pozmieniać. Tego na przykład nie rozumiem. Jest angaż Fagaty. Będą zadowoleni z tego pomysłu, ponieważ Fagata u nas zawalczy, ale w innej zupełnie formule. I to wy będziecie mogli z nim zawalczyć. Cześć Fagata, zacznijmy od tego. Hejka wszystkim. I powiem wam, jak to wygląda. Te wszystkie osoby, które były złe, że Fagata walczy, irytowały się na to, wyzywały ją, będą miały swoje możliwości. W jaki sposób? Właśnie na kanale Cloud na TikToku rusza akcja. Ten, kto najbardziej ci pojedzie, ta osoba, która najbardziej uzewnętrznie wobec Fagaty i zrobi to w sposób negatywny, trzy osoby będą na następnej konferencji bądź programie i to spośród tych osób wybierzemy rywala dla Fagaty. I zobaczcie, to też już jest takie uczenie, to jest takie wyzwij kogoś, zjedź go, no, zrównaj z ziemią, zrób najgorsze wyzwiska. Tak, 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 no, po tak, prostu tak, tak. Wylej cały. Jak wchodziłem po schodach, to samo właśnie pomyślałem, jak mówił ten, nie słyszałem całej wypowiedzi Kalinowskiego, tylko że trzy osoby mają zwyzywać Fagatę, tak szczerze. Ten Cloud to są takie patusy i bezczelni synowie nie da się inaczej o tych właścicielach powiedzieć. Każdy jeden tam czpuny degeneraci. I najlepsza z lekcji. Hipokrytka pierdolona, która siedzi i mówi: o, bo fajnie jak chodzi do kościoła, fajnie jak chodzi do kościoła. To idź jebana do tego kościoła, zaczep księdza i powiedz: słuchaj, proszę księdza, bo ja ogólnie biznes robię na tym, że bierzemy szlaufa z internetu i trzy osoby, które najbardziej ubliżą, wygrywają. Co ksiądz o tym sądzi? I to jest właśnie to jest największy minus jakiejkolwiek wiary. Ludzie, którzy są hipokrytami. Ty chuja nie katoliczką, kurwa, Aleksy, jesteś. Ty jesteś pośmiewiskiem. Takich ludzi to się powinno ze wspólnoty kościelnej wyrzucać. Bo nikt ci nie każe wierzyć. Ale żeby być fajno takim Polakiem, zresztą nomen omen, niech będzie. Żebyś takim fajno Polakiem, a bo ja chodzę do kościoła, wiara jest dla mnie ważna, fajnie jakby mój chłopak też chodził do kościoła, a tak ogólnie to poznaliśmy się na kółku różańcowym i się kochamy, no. A na czym zarabiasz? Zatrudniam gangsterów, patologie, prostytutki internetowe, no ogólnie hejt, przemoc. Jebać ci, małą patologię z siebie na kogoś? I dostaniesz nagrodę, może walkę, nie? Czyli to jest zachęcanie ludzi do wyzywania się takiego chamskiego w internecie, pocisków tak. Totalnych. A YouTube potem przyjdzie i będzie dawał komunikaty. Że to może im się źle zemścić. Będzie dawał komunikaty, nie? O, nie przyzwalamy na naszej platformie takie, proszę bardzo. Jeden z największych kanałów generujących największy zasięg w polskim internecie robi konkurs na odpierdolenie patoli. No, jebać ten Cloud. To są śmiecie jebane. Czyli będziesz walczyła po prostu ze swoją hejterką. Gotowa? Tak, jestem gotowa, żeby najebać mojej największej hejterce. Tak, więc jeżeli macie złe odczucia, nagrywajcie TikToki i mówcie to, co sądzicie, a Fagata zmierzy się z jedną z was. Dobra, oni nie potrafią w ogóle... Właśnie, czy ja wiem, że to chyba Storm... jak to się nazywa? Storm Media to organi... jak to się realizuje. Ale to powinno być zbliżenie, jak gość powiem wychodzi. Zaraz, dokładnie tak. Storm Media? Na samym początku, zapraszam na środę. Nie, stary, Storm Media to jest...
Stream Online chyba. Storm Media, stary, to jest management. Między innymi mój, oni tego nie organizują. Zbigniew Stoki się witamy. Storm no Media. I cóż, detektyw Rutkowski, zapraszam. Cloud MMA 6. No i teraz powinno być zbliżenie na niego, jak idzie. No to jest takie... Witam serdecznie. Nie ma muzyczki, takie mech. Jaka forma. Siadamy, panowie. Nawet nikt zbliżenia nie robi, może oni nie mają bliskich kamer. Siadamy, panowie. Tak, to się wydarzy. To się wydarzy naprawdę, do tego starcia dojdzie. Nie, no mają. Krzysztof Rutkowski, Zbigniew Stonoga. Ten mikrofon jest włączony. Nie działa mu ten mikrofon chyba. Jak on k***a wygląda? Nie, proszę ten mikrofon, bo ten działa. Krzysiu, darmowo pozdwózkę to ty miałeś, jak po wyjściu z więzienia latałeś... Nie, coś jest widać z Cloudem, że coś tam budżetowo... No coś jest nie tak. Niech jest chyba obniżenie poziomu, jeśli chodzi o te programy. Jeszcze raz moim samochodem. Zbigniewie, stop, ponieważ widzowie nie słyszeli. Bardzo przepraszamy. Jeszcze raz proszę. Do mikrofonu. Od początku, bo widzowie nie słyszeli. Przepraszamy. Ten mikrofon też nie działa. Ale ten, mnie słychać, Rurku? Tak, mnie tutaj słychać. Sprawdź, Krzysiu. My jesteśmy na żywo. Ja pierdolę, jaka ta federacja Lexi to jest kleks, pierdolę. Stop. Na chwilę, panowie, przepraszam. Sekundka. No. Panie i panowie, to jest telewizja na żywo. Wszedł Zbigniew Stonoga i ktoś przegryza kable. Nie słychać pana, panie Krzysztofie. Sekunda. Zaraz podejdzie dźwiękowiec i naprawi mikrofon. Sekundka. Prosimy dźwiękowca. To też jest takie, wiecie, skomplikowane. Tak, Fame się gryzie z Cloudem. Cloud robi w studiu Storm Media chyba, tak? Tak to się nazywa chyba, Stream tak. Stream Online. Storm Media ma spółkę, ten właściciel ma jeszcze spółkę razem z Rozparą, co robią te loterie. Ostatnio właśnie robili. Więc to się tak gryzie. Wręcz bym powiedział, że Storm Media się średnio opłaca, żeby programy Cloudu były dobre. Oczywiście nie, o nic nie chcę oskarżać, tylko tak to wygląda. To skoro Cloud z Fame'em się nienawidzi, a Storm Media ma też spółki i bardzo blisko współpracuje z Fame'em, no to... No bardziej by im zależało, żeby tej konkurencji chyba nie było, nie? Żeby te loterie jak najwięcej osób oglądało i tak dalej. Do tego wrócimy. Natomiast ja osobiście do Storm Media nic nie mam. Moje programy, jak prowadziłem, realizowali fajnie. Nie słychać i tak. Szczerze powiedziawszy, mi się wydaje, że do tej walki nie dojdzie, nie? Bo nie wyobrażam sobie... Dlaczego Rutkowski miałby zawalczyć? Pieniędzy ma więcej chyba od wszystkich zawodników, co tam walczą. A na pewno nie dostał jakiejś gaży, że kilka milionów czy coś, bo chyba Cloudu nie stać na to. Że może się tak skończyć jak Denis Ferrari, że po prostu pod koniec jakaś kontuzja, też ma 65 lat, nie? Ryzykowanie zdrowiem w takim wieku to już jest...